Witajcie kochani. Generalnie dzisiaj chyba nie mam nic do powiedzenia. Oprócz tego, że chciałbym przeczytać fragment, kawałek z Pisma Świętego, z Ewangelii Mateusza. Chciałbym przeczytać taką krótką perykopę. Będę czytać z 18 rozdziału wersety od 6 do 9. Taka krótka perykopa. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Takie krótkie słowo, śliczne, wzywające, stawiające nas na baczność, zastanawiające też bardzo, co Pan Jezus tutaj miał na myśli. Czy On mówił serio, że faktycznie tak trzeba postąpić, czy też to jedynie była jakaś przenośnia, jakaś może metafora. Ludzie różnie to interpretują. Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie Bóg kieruje do nas dzisiaj akurat to słowo, jak wierzę, i ono brzmi troszeczkę nawet jak polecenie, nawet jak nakaz. My jesteśmy troszeczkę przewrotni jako ludzie i mówię tutaj o sobie, bo nie chciałbym nikomu tutaj czegoś nawrzucać, kogoś obrazić, żeby ktoś nie poczuł się, że chce mu coś, nie wiem, nawrzucać. No nie, 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 nie. Kiedy mówię my jesteśmy, to ja mam na myśli siebie. Siebie mam na myśli i tylko siebie mam na myśli. Takie, wiecie, pluralis majestatis. W tym momencie bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Fabiana Jaroszewicza. Fabianie, tak jak obiecałem, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że tego słuchasz. Niech Ciebie Bóg błogosławi. A teraz przejdźmy dalej. Pytanie dzisiaj, które chcę postawić, to czy my, czy ja, jako ja, albo my, jako Kościół, możemy być dla kogoś dzisiaj jeszcze zbudowaniem. Bo kiedyś taki pewien filozof niemiecki, Friedrich Nietzsche, powiedział, że on nie chce być chrześcijaninem. Pytano go więc, słuchaj, dlaczego? Dlaczego nie chcesz być chrześcijaninem? I on odpowiedział tak, czy widziałeś kiedyś ludzi wychodzących z kościoła? To już teraz wiesz, dlaczego nie chcę być chrześcijaninem. Popatrz się na tych ludzi. Wszyscy oni wyłażą smutni i myślą tylko, że stracili ostatnią godzinę z życia, zupełnie bez sensu. Myśleli, idąc tam, że będzie fajnie, a było po prostu jak zwykle. Jak przyglądasz się ludziom wychodzącym z kościoła, mówi Friedrich Nietzsche, to teraz wiesz, dlaczego ja nie chcę być chrześcijaninem. Po prostu nie chcę wyglądać tak jak oni. Nie chcę wyglądać jak ci smutni ludzie, którzy wychodzą z kościoła, którzy tylko myślą o tym, że stracili ostatnią godzinę ze swojego życia na robieniu jakichś bezsensownych rzeczy. Czy można więc w nas jeszcze zobaczyć normalnych ludzi, którzy potrafią się uśmiechać lub stać przed kimś, do kogoś wyciągnąć rękę, komuś pomóc, być po prostu użytecznymi. Czy tylko takich, wiecie, smutasów, którzy jedynie po prostu dają dowody takim ludziom jak Nietzsche, że chcą zobaczyć chrześcijaństwo, ale nie widzą ludzi, którzy by po prostu żyli po chrześcijańsku. I kiedyś również Gandhi kiedyś powiedział takie słowa, takie zdanie: byłbym chrześcijaninem, gdybym zobaczył chociaż jednego, który Ewangelię wypełnia, tak powiedział. Wiem doskonale, że no, z tym jest
pewien problem, ale wiem też, że nie dlatego jesteśmy chrześcijanami, iż jesteśmy perfekcyjni i doskonali i doskonale naokoło świecimy, błyszczymy jak błyskotki. Nie, nie. Dlatego jesteśmy chrześcijanami, iż zawierzyliśmy swój los, zobaczyliśmy w siebie raczej, i zobaczyliśmy, że raczej nie jesteśmy właśnie tacy doskonali, ale zawierzyliśmy i oddaliśmy swój los w ręce Jezusa Chrystusa. I tylko i wyłącznie dlatego teraz możemy mieć tę nadzieję życia wiecznego i jesteśmy jakby święci na zasadzie, że należymy do świętego Boga. Znajdujemy się w Jego ręku i dlatego, że jesteśmy w Jego ręku, a Jego ręka jest święta, dlatego jesteśmy święci. Nie dlatego, że jesteśmy doskonali, bo nie jesteśmy. Ale też wiem z drugiej strony, że czasami potrzebujemy takiego orzeźwienia i kogoś takiego, kto by nam powiedział: słuchaj, nie rób tego, albo nie rób tamtego, bo to jest złe, bo to jest grzech, albo troszeczkę jesteś skupiony za bardzo na rzeczach niewłaściwych. Czasami ktoś może do nas przyjść i powiedzieć: wiesz, kiedy się nawróciłem 10, 15, 20 lat temu, myślałem, że będę stawał się coraz lepszym człowiekiem, ale wcale tak nie jest. Patrzę w siebie i widzę, że wcale nie jestem lepszym człowiekiem. Kiedy może przyszedłeś do kościoła, albo ja kiedy przyszedłem do kościoła i zobaczyłem człowieka, który był od 30 lat wierzący, to sobie pomyślałem, że to już musi być anioł doskonały, ale kiedy po jakimś czasie zobaczyłem jego niedoskonałości, to zaraz pobiegłem do swojego pastora na skargę, przepraszam, się zapytać: słuchaj, jak to jest? Jak to jest, że ten człowiek chodzi już z Chrystusem przez 30 lat i to już on powinien być anioł, a wcale tak nie jest. Jak to jest? Się go zapytałem, a on powiedział mi takie zdanie, bo to mądry człowiek jest, powiedział mi, że słuchaj, on nosi wiele blizn i wiele ran po wielu wojnach, które stoczył w swoim życiu, dlatego tak wygląda. Należy się mu szacunek. Ja myślę, że jakaś właśnie prawda w tym też jest, ponieważ patrzę na siebie i myślę, że ja też noszę i my nosimy na siebie wiele blizn i wiele ran i niektóre powodują albo zachwianie naszej równowagi, albo jakąś niedoskonałość, albo jakąś niepełnosprawność, a i na pewno często po kręgosłupie dostaliśmy. I teraz już wiemy, że chodzi się, czy to w zakładach pracy, czy to nawet i w kościele, nie daj Boże, ale tak czasami jest, w kościele w takiej pozycji, ustawicznie w takiej pozycji pseudopokory wobec innych ludzi, taki zgięty w pół, i tak myślę sobie, że nie jeden chciałby, aby właśnie może Kościół wyglądał w taki sposób. Wszyscy zgięci w pół, pochyleni przed Nim, prawie na kolanach. Ale my wiemy, że to jest jakieś chore. To nie jest zdrowe chrześcijaństwo. Dlaczego? Bo jesteśmy braćmi i siostrami jesteśmy dla siebie, a więc możemy stać obok siebie jak równy z równym, jak brat z siostrą w rodzinie, usługujący, ale z woli, a nie z przymusu, nie z choroby, zgięci, ale nie dlatego, żeśmy do tego zostali zmuszeni, ale z własnej nieprzymuszonej woli, usługujący jedni drugim w miłości. Jeśli jest inaczej, to nie jest ani dobre dla nas, ani to nie jest dobre dla innych. Kiedy Bóg stworzył człowieka, język grecki nazywa tego człowieka antropos, to jest istota, która jest patrząca z góry lub w górę. Jako stworzony przez Boga jestem istotą, która została wyprostowana, aby patrzył w górę. Nie jak zwierzę, które stoi na czterech łapach, wiecie, i patrzy tak, albo tylko przed siebie, albo tylko w dół. No, jeszcze wyjątkiem może być kot, który patrzy się w górę, ale to na swojego pana, jak mu się jeść chce. Ale kot to nie człowiek. Ale człowiek jest zupełnie inaczej stworzony niż zwierzę. Jest stworzony
stworzony, aby być wyprostowanym przede wszystkim. Jest stworzony, aby patrzeć w górę i kiedy człowiek przygnieciony ciężarami zaczyna się pochylać, a zwłaszcza grzechem, i zaczyna się pochylać i patrzeć w dół, to znaczy traci coś z istoty swojego człowieczeństwa. I nie jest już tym, kim ma być. Ja tutaj chciałbym przeczytać trzecią księgę Mojżeszową. Taki fajny fragment, tylko jeden werset przeczytam, ale małe wprowadzenie. Trzecia księga Mojżeszowa to będzie 26 rozdział, wersety od 11 do 13. I kiedy tutaj Bóg objawia się człowiekowi, wyprowadza swój naród z Egiptu, objawia się temu narodowi, kim on jest, jednocześnie objawia to, kim oni są. On mówi, że tutaj, że umieści przybytek wśród nich i dusza jego nie obrzydzi sobie ich, będzie się wśród nich przechadzał, będzie on i ich Bogiem, a wy będziecie moim ludem. W wersecie 13 Bóg mówi tak: Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. Połamałem drewna waszego jarzma. Piękne słowa. Jeśli się przyjrzymy przykazaniom Bożym, to zauważymy, że pierwsze jest to: słuchaj. Słuchaj Izraelu. Szema Izrael. Słuchaj. Jeśli będziemy słuchać Pana, jeśli będziemy słyszeć Jego głosu, to usłyszymy również i to, że On wyprowadził nas z niewoli grzechu. Zdjął z naszych bark wszelkie ciężary, wszelkie obciążenie i chce dalej je dźwigać. I mówi do nas: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy strapieni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tak mówi Jezus Chrystus, złóżcie je na mnie. A ja sprawię, że nie będziecie już musieli ich nieść i sprawię, że będzie wam lekko i będziecie mogli już iść dalej wyprostowani. Wyprostuj się, wyprostuj się. Tak mówi dzisiaj Słowo Boże do ciebie. Bądźmy tymi, którzy pośrodku pokrzywionych są prości. Nie dajmy się przygnieść ciężarom, myślom, co będzie się działo jutro, pojutrze, za tydzień, jaki będzie dalszy bieg mojego życia, ale wyprostuj się, mówi Pan. Słuchaj Izraelu, słuchaj moje dziecko, wyprostuj się. Podnieś swoją głowę, nie daj się w żaden sposób zmanipulować. Jak mówi pięknie ten tekst, mamy chodzić przed Bogiem, a On będzie się wśród nas przechadzać. Ale mamy chodzić przed Nim wyprostowani, nie jak niewolnicy, ale jak synowie i córki. I nie wystarczy Tobie tylko to, że sobie posłuchasz mnie dzisiaj, ale potrzebne Tobie jest, jeszcze jest radykalne uzdrowienie, radykalna pomoc. I powiem Ci tak, nikt nie potrafi Ci pomóc, tylko Jezus Chrystus. Jezus Chrystus może Tobie pomóc, On chce radykalnie wejść w Twoje życie. On chce pomóc tym wszystkim, którzy są obciążeni i strapieni, jeśli tylko oni chcą. Stań dzisiaj i zawołaj do Niego. Panie, chcę, abyś wziął moje wady, słabości, grzechy. Widzę, że straciłem właściwy sposób patrzenia i zaczynają mnie interesować jakieś niewłaściwe rzeczy. Stań i uczciwie przed Nim i Mu to po prostu powiedz, bo to jest naturalne, że takie rzeczy się dzieją, bo każdy z nas, żyjąc na tym świecie, będzie się zawsze ku tym rzeczom pochylał. Wręcz trzeba nieustannie nawet myśleć, że trzeba się po prostu wyprostować i trzeba trzymać swój chrześcijański kręgosłup prosto. Dlaczego? Moja babcia na przykład, jedną z najczęstszych rzeczy, jakie mi powtarzała, to wyprostuj się. I lała mnie wtedy po prostu szmatą po plecach. Człowiek bowiem z natury się garbi. Wiedzą to rodzice, którzy wychowując swoje dzieci, też co chwilę muszą im powtarzać: nie garb się, wyprostuj się. Ponieważ człowiek się zawsze tak w naturalny sposób kuli do ziemi i musi nieustannie słyszeć: wyprostuj się.
I dlatego Bóg mówi dzisiaj, może dzisiaj mówi przeze mnie do ciebie: wyprostuj się, przestań się kulić, przestań się pochylać, nie garb się, proszę mi się tutaj nie kulić. Może i mówi to dzisiaj do ciebie przeze mnie. Złóż wszelki ciężar na Jezusa Chrystusa, przyjdź do Niego i w modlitwie poproś Go, po prostu najzwyczajniej w świecie, i bądź w tym po prostu szczery, przyznając się do tego, że masz problem ze sobą, porozmawiaj z Nim o tym, a zobaczysz, że On zmieni twoje życie, że On ci pomoże, On ciebie odciąży, bo On ciebie kocha. Panie, dziękuję Ci Boże za Twoją łaskę i za Twoje słowo na dzisiejszy dzień i Panie, proszę Ciebie o to, byś dał mi osobiście siłę do tego, abym mógł się wyprostować ze swojego pochylenia, Panie. I kiedy przychodzą na mnie ciężkie chwile i przechodzę trudny czas w moim życiu, abyś mógł, Panie, posilać mnie. I Panie, proszę Ciebie, abyś też i mógł stawiać na mojej drodze co chwilę ludzi, którzy będą mi mogli mówić: wyprostuj się. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty stawiasz nas wyprostowanych i jesteś naszym lekarzem. Dziękuję Ci, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa i błogosławię moich przyjaciół, którzy dzisiaj słuchają tego słowa. I Panie, proszę Ciebie, abyś mógł działać w ich życiu również. Amen.